tak, ale z kosem. Opieramy prawe ręce o siebie, mocna pozycja, żeby było widać, że się siłujecie. Mikołaj, prawa pozycja. I teraz musi widać, że pracujecie całym ciałem, ręką, nie ruszamy się, nie podskakujemy, w miejscu proste plecy, ugięte kolana. Nie pchamy tak mocno, żeby kogoś przewrócić, ani przeszkadzać. Gotowi? Uwaga, zaczynamy. Stop. Okej. Fajnie. Następne ćwiczenie to zabawa. Okej, pamiętamy. Jedna osoba pokazuje, jedna osoba stoi swobodnie, druga też swobodnie. Teraz tak. Dotykam do swojej głowy, próbuję dotknąć do głowy Natalii, Natalia podnosi rękę. Na zmianę. Albo tak, dwa razy jedna osoba, żeby nie było, dwa razy jedna osoba, dwa razy jedna. Ponieważ stoimy równo, używamy prawej ręki, potem lewej ręki, potem zmianę. Jasne? Uwaga, gotowi, wybieramy kto pierwszy gra. Dobrze? I wyraźnie, nie musicie strasznie szybko, ale wyraźnie. Dziewczyny, pozycja miała być tak. Blisko siebie, żebyście sięgnęli do głowy. Gotowi? Zaczynamy. Gotowi. Stop. Fajnie. Dobrze. Ustawiamy się w pozycjach. I teraz wykonujemy atak Shomenuchi. Z zejściem na stronę omotę, czyli na stronę brzucha, wiadomo, gdzie jest strona brzucha, bez żadnych obrotów. Przesuwamy się tylko na stronę brzucha, nic więcej nie robimy. Wybieramy kto pierwszy, gotowi? Zaczynamy. I wracamy. I jeszcze raz. Zmiana wykonującego. Stop. Ok. Uwaga. Ostatni ćwiczenie. Wszystko razem. Tak? Czyli stajemy w pozycji. Tak, ale zrobię sekundkę. Popatrzcie. Stajemy w pozycji. Jest atak, jest przechwyt, jest przykład. Gotowi?